Lubicie dynamiczną akcję? Lubicie epickie finiszujące ataki? Lubicie sterować urokliwą bohaterką? Jeżeli na wszystkie trzy pytania odpowiedziałeś tak, drogi widzu, to Bayonetta jest tytułem stworzonym dla ciebie. Ale zacznę od początku, by nie stracić wątku. Bayonetta w Europie ukazała się na początku 2010 roku. Producentem było Platinum Games, a wydawcą Sega. Nad całością czuwał Hideki Kamiya, który był odpowiedzialny za Devil May Cry i właśnie do serii z Dante grze jest najbliżej, ale mimo wszystko inaczej. Fabuła w grze. Ha! No i tutaj jest ciężko. Sęk w tym, że ciężko ją ułożyć do kupy, aby nie zaspoilerować nic. Bo najważniejsze rzeczy, aby złożyć to w logiczną całość, dowiemy się praktycznie pod sam koniec gry, więc nie zostanie to owiane tajemnicą, ale mogę wam powiedzieć, że tyle mindfucków to ja dawno nie miałem. Nasza tytułowa bohaterka jest wiedźmą o bardzo ponętnych kształtach, która porusza się w obcisłym czarnym kombinezonie, a do dyspozycji ma dwie pary pukawek, z których jedną parę możemy potem zmienić na inną broń z szerokiego wachlarza dostępnych do zakupu. Najważniejsze są jednak jej włosy, bo to w nich się zbiera cała moc, dzięki której Bayonetta może połączyć się z piekielnym światem i przyzywać te najbardziej śmiercionośne moce. What the fuck? Włosami przyzywać demony? No, ale to Bayonetta. System walki, mimo iż nie jest za wybitnie innowacyjny, bo stosuje się go w większości hack and slashów, sprawdza się bardzo dobrze. Łączymy to ataki w kombosy dzięki dwóm przyciskom. Jeden odpowiada za broń trzymaną w rękach, drugi za atak nogami, do tego jest możliwość strzelania z pistoletów, no i najważniejsze są uniki. Jeżeli uda nam się przeprowadzić unik, gdy wróg zamachuje się, aby w nas zaatakować, uaktywni się tak zwany Witch Time, który spowalnia cały świat, dzięki czemu możemy wykonać jeszcze bardziej epicką kombinację. Oczywiście, jak na wiedźmę przystało, bohaterka może też przybierać różne postacie, tak jak pantera, kruk, czy rozpaść się w chmarę nietoperzy. Najlepiej jednak sprawdza się tu pantera, przez którą nabieramy prędkość i jeszcze bardziej dynamizujemy rozgrywkę. Przemierzyć nam przyjdzie tu 16 etapów. Są one ulokowane w przeróżnych miejscach, ale wszystko się kręci wokół fikcyjnego miasta Vigrid, który przedstawiony jest tu w różnych wymiarach. Do tego twórcy przygotowali nam oprócz standardowych map typu idź i walcz, również inne, tak jak na przykład pościg na motorze. Soundtrack jest jaki jest, często zupełnie nie pasuje do akcji, która toczy się na ekranie, ale jednak cała gra jest jedną wielką dziwną przygodą. Mimo to soundtrack doczekał się wydania w boksie na 5 płytach CD. Oczywiście, nie mogłoby się to odbyć bez mojego czepialstwa. Grę ukończyłem dwa razy. Raz oglądałem wszystkie filmy, aby zrozumieć fabułę, drugi raz sobie je odpuściłem i przewijałem. Co się stało? Czas gry zmniejszył się o około 2-3 godziny, także moim zdaniem wstawki filmowe są miejscami zdecydowanie za długie. Standardowe wydanie PAL wita nas całkiem w porządku okładką. W pudełku mamy również bardzo dobrze opisaną książeczkę. Także prezentuje się to standardowo, ale nie jest do końca źle. Ogólnie rzecz biorąc, Bayonetta to bardzo solidna pozycja i jedna z fajniejszych gier z gatunku hack and slash, w jakie grałem. Świetna walka, dobre etapy, postać Bayonety czy powalona fabuła to mocne plusy. Przyczepić się można jedynie do za długich filmów, przez które jest sztucznie wydłużany czas gry. Ale i tak przymyka się na to oko w ostatecznym rozrachunku, bo samo obcowanie z Bayonetą jest interesującym przeżyciem.